budynku. Chciałbym przywitać panią dyrektor zespołu Szkółki, panią Barbarę Marską. Przedstawiciela Rady Rodziców, panią Asię Suszyńską. Nauczycieli. Rodziców. Zaproszony gości. I ciepło was, kochani gimnazjaliści. Dla was, moi drodzy, jest to ostatnia uroczystość w tej szkole. Mam nadzieję, że będzie niezapomniana. Teraz poproszę o zabranie głosu pani dyrektor. W dniu, kiedy rozstajecie się ze szkołą w Gminie Lewie, pozwolicie, że będę dzisiaj mówiła krótko. Były apele, było ostatnie spotkanie w ubiegłym tygodniu, także wystarczy już moralizowania z mojej strony. Pragnę w imieniu Rady Pedagogicznej i własnym pogratulować wam ukończenia gimnazjum. Życzę jednocześnie samych sukcesów w dalszym waszym życiu. Życzę, żebyście w tych nowych szkołach odnaleźli się, znaleźli prawdziwe przyjaźnie, bo właśnie w tym wieku oni potrzebują dużo ciepła, miłości, czasu, żebyście państwo wspólnie z nimi rozwiązywali problemy. Wkraczają w dorosłość, a jak wiemy, ta dorosłość nie jest wspaniała. Ta droga ku dorosłości często jest wyboista, kolcami. Dlatego wy, państwo, musicie być tymi najbliższymi przyjaciółmi. Jak najwięcej rozmawiać, jak najwięcej czasu poświęcić swoim dzieciom. Moi drodzy, my dorośli też błędy popełnialiśmy w swoim życiu. Słuchajcie rodziców, słuchajcie dorosłych. Reprezentowała szkołę w konkursie wiedzy historycznej. Po raz trzeci.
miano najlepszym gminie w tym telecznej, najlepszej w powiecie i wybaczyli ósme miejsce w województwie. Pokochani na sam gminie telecznej, ja go kocham, za co im bardzo dziękuję i tutaj zapraszam chłopców, którzy brali udział w tych wszystkich turniejach. Jest to Robert Wielkowski, Sebastian Wisiewski, Kacper, panowie zapraszam, Filip Doruszka, Włośnia Żdorek, Szemek Piepiela, Wyjaśnia Tomasz. Nie osiągnęły może bardzo wysokich głosów, kryterium było województwo, ale postanowiliśmy wyróżnić również osoby, które bardzo aktywnie włączyły się w życie sportowe szkoły.
nauczyciele. Życie będzie przed nami stawiało coraz nowe problemy, których rozwiązanie będzie coraz trudniejsze. Z każdym dniem będziemy wchodzić w świat ludzi dorosłych. Kolorową krainę dziecięcych marzeń coraz częściej przysłaniać będzie szara mgła codzienności. Na pewno jednak wszyscy będziemy powracać do naszych wspólnych chwil i do dziecięcych lat, jak powracali do nich nasi pierwsi ojcy. Dobry.